ubolewaniem, panie pośle. Ja przecież na pana nie napadłem. Powiedziałem, że zgadzam się, że pan powiedział to, co ja miałem na myśli. Ależ proszę nie prowadzić polemiki z ław poselskich. Proszę pana, że problem jest nie do pana, no pan nie zrozumiał, no trzeba słuchać uważnie. Panie pośle, ja się merytorycznie odnoszę. Proszę o spokój, panowie posłowie. Merytorycznie uważam, że pan ma rację, bo ten sam problem nas boli. No nie mówiłem negatywnie właśnie. Staram się zwrócić uwagę na to, że ta strona myśli podobnie jak akurat o tych problemach jak my. No mówił pan rzeczy bardzo słuszne, więc proszę pana.